Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z Gwinta. Tym razem porozmawiamy sobie o aktualizacji 8.1, czyli o aktualizacji, która miała wejść w życie 12 stycznia, czyli we wtorek, w momencie kiedy miał się skończyć sezon. Jeśli ktoś śledzi temat, to wie, że sezon się nie skończył i update'a jeszcze nie ma, o czym też sobie porozmawiamy w tym filmie i dlaczego tak się stało i co ja o tym myślę. Ale zacznijmy od tych zmian, które miały zostać wprowadzone. Więc przeczytajmy patch notes'y. Witamy w aktualizacji, tym razem poza standardowymi poprawkami, do tego też się odniosę, prezentujemy nową kartę Madoka. Może słyszeliście już o nim w jednej z opowieści Głodyżki, no ja nie czytałem niestety, więc nie słyszałem. Gość ma ognisty temperament i słabość do bomb, dzięki czemu wraca do walki nawet po tymczasowym obaleniu. Madok dołączy również do trybu draftu, w którym pojawią się dwie nowe paczki stworzone z myślą o jego synergię. Okej. Okay. I czytamy. Tym razem aktualizacja nie zawiera zbyt wiele zmian w balansie. Nie wynika to z faktu, że nie widzimy takiej potrzeby, ale jest spowodowane przerwą świąteczną, która skróciła nasz czas pracy w tym miesiącu. Wszystkie zmiany zawarte w aktualizacji 8.1 znajdziecie poniżej. Czyli tak. Przez to, że były święta, redzi nie robią balansu. I tu jest napisane, że są standardowe poprawki, więc mam nadzieję, że takie... Ja się trochę czepiam tutaj słownictwa. Ale że standardowe, to nie znaczy, że już teraz nie będzie brak aktualizacji, w sensie balansowych. To jest, zakładam, że się czepiam, więc po prostu w tym miesiącu balansu nie ma, będzie w lutym. No i zanim w ogóle zobaczymy, co tutaj jest mimo wszystko, no to powiem wam, że jest mi trochę smutno, bo wydaje mi się, że wprowadzenie tutaj balansu no nie wymaga pracy przez 2 tygodnie, dzień w dzień. Tylko, no nie wiem, jeden dzień na wymyślenie patcha, co chyba nie byłoby trudne, no bo jest wiele sugestii ze strony community, wiele osób tutaj nagrało filmy z sugestią balansu, między innymi ja. No więc wymyślenie, powiedzmy, jeden dzień, zaimplementowanie, nie wiem, drugi dzień, napisanie patch notesów, trzeci dzień, powiedzmy, przetłumaczenie patch notesów na wszystkie języki i napisanie, nie wiem, postów na forum, czy jakichś tweetów, artykułów na stronę, kolejny dzień, więc troszkę nie bardzo rozumiem, dlaczego za mało czasu było, bo wydaje mi się, że spokojnie to można by nawet na siłę w jeden dzień wszystko zrobić. Co prawda nie znam się od strony technicznej, jak to wygląda, jak tutaj się te balansy wprowadza, ile czasu potrzeba na przykład zmienienie prowizji danej karty, czy na zmienienie opisu danej karty, ale wydaje mi się, że to nie jest aż takie trudne, więc troszkę mi tutaj coś śmierdzi z tym tłumaczeniem, no ale powiedzmy, że przymkniemy oko na to. Natomiast tak, jeśli chodzi o same zmiany, to mamy nowe efekty dźwiękowe podczas wyboru bitwy w trybie draftu. Wow. Nowa karta. Madok. Siła 3, koszt werbunku 10, kategoria Wiedźmin. Neutral. Za każdym razem, gdy zagrywasz bombę, wezwij tę kartę ze swojej talii lub cmentarza do losowego sojuszniczego rzędu. Rozkaz. Stwórz kataklizm w przeciwnym rzędzie na jedną turę, następnie zniszcz tę kartę. Kataklizm, przypominam, to jest taki Ragnarok na jedną turę, no bo kataklizm... No to jest po prostu ten efekt pogodowy, który zadaje 3 obrażenia losowo rozdzielone przeciwko na wrogie jednostki w danym rzędzie. Czyli w zasadzie klikając Madoka niszczymy go, tracąc 3 punkty i tworzymy kataklizm, który powiedzmy robi 3 punkty, jeśli tam nie ma żadnego pancerza w przeciwnym rzędzie czy tarcz. I potem jak zagramy bombę, to ten Madok się wskrzesza. Więc fajnie to brzmi i generalnie... Gdyby bomby były dobre, to powiedziałbym, że Madok jest naprawdę mocną kartą. Problem jest taki, że wszystkie bomby, które są aktualnie w grze, no są... No może nie tragiczne, ale raczej są słabe. W związku z tym nikt bomb nie gra, więc nikt Madoka grać nie będzie. Przynajmniej do czasu, kiedy te bomby nie zostaną wzmocnione lub z jakiegoś powodu nie staną się... grywalne, tak? No bo po co grać Madoka, skoro bomby są słabe? Więc o ile sama koncepcja karty mi się bardzo podoba, no to nie sądzę, aby ktokolwiek to grał. Dalej. Sukub. Umiejętność zmieniona na zemsta. Jeśli na koniec tury masz na swoim cmentarzu innego sukuba, wezwij tę kartę ze swojego cmentarza do losowego rzędu i zyskaj fatum. Adrenalina 3. Nie zyskuj fatum. No tutaj jest ta zmiana, że teraz jakby wzywa się ta druga, ten drugi sukub zjedzony, a nie ten pierwszy. Wiele to nie zmieni. Sukuba i tak nikt nie grał. Jest to taki delikatny może nerfik, ale to tak szczerze powiedziawszy nic nie zmienia. Sukuba nikt nie gra na ten moment i to nie spowoduje, że ktoś będzie go grał. Następna zmiana. Nowe elementy gry. Manewry bojowe premium prezentują teraz po użyciu ich umiejętności rozkazu nowe wyjątkowe efekty wizualne i dźwiękowe. Wow!
Nowa kategoria kontraktów, dodatki. Wow! Nowa kategoria kontraktów, podróż. Wow! Czyli dwie nowe paseczki, jak się wejdzie na profil. Nice. I dodatkowo mamy poprawki. Opis Iderana prawidłowy, poprawiony. Opis portalu poprawiony. Opis Wesemira Lamberta Jeskela poprawiony. Opis mentora poprawiony. Jeden bugfix. Mentor szkoły kota nie reaguje teraz na jednostki przemienione w przeciwnym rzędzie. To jest dobrze. Opis poprawiony Wiedźmina Szkoły Żmij, opis Zatrutego Ostrza, opis Gortur Gwet, Upadłego Rycerza. Usunięto błąd powiadujący wyświetlanie sumy w rzędach w niewłaściwej kolejności, co było troszkę irytujące. Dostosowano grafikę na jeden z ekranów czytywania. I tryb draftu, dodano nową paczkę combo, trio madoków i dodano nową paczkę specjalną bomba. No, szczerze powiedziawszy, tryb draftu moim zdaniem jest mega słaby. I tak szczerze wolałbym, żeby arena została przywrócona. Natomiast sami widzicie, że te patch notes'y są bardzo niewielkie. Tutaj, no, jest to dla mnie mega smutne. Ja jestem zawiedziony. Liczyłem na to, że się nowy sezon, coś się zmieni. A tutaj niestety nic. I teraz przejdźmy do drugiej kwestii. Czyli dlaczego ten patch nie został wprowadzony zgodnie z planem? No bo on już powinien być na serwerach, a jeszcze go nie ma. Jak wejdziemy sobie na Twittera PlayGwent, to czytamy. Due to a game-breaking bug, which we just discovered, we have to move tomorrow's update 8.1 to a later date. This includes the new card and the season transition. We are working very hard to get it fixed as soon as possible. More info coming soon. Czyli Redzi, mimo że zrobili taki, powiedzmy, mały update, no bo w tym update'cie poza nowymi efektami dźwiękowymi, jedną nową kartą i poprawkami opisów, w zasadzie nic nie ma, spowodowali jakiegoś game breaking buga, czyli popsuli grę. Dlatego tego update'u nie wprowadzili, bo odkryli tego buga przed wprowadzeniem. No i patch został przełożony na czas nieokreślony. Przynajmniej tak było na początku, ale później Burza na swoim Twitterze napisał: update looks like we'll be launching 8.1 early next week. Czyli tydzień opóźnienia, żeby ten patch się wprowadził. No i no nie wiem, dla mnie to jest bardzo smutna sytuacja. No bo w tym gwincie w zasadzie się nic nie dzieje. Niby te święta były, ale no nie wiem, ja liczyłem na to, że po tym jak Cyberpunk zostanie wydany, to znaczy, wiadomo, niby ludzie z Cyberpunka i ludzie z gwinta to różni ludzie są, ale liczyłem na to, że może w gwincie zacznie się coś więcej dziać, no bo szczerze powiedziawszy na ten moment są wieje nudą, tak? Wyszedł dodatek, no i spoko. No i w zasadzie tyle. Był event świąteczny i tyle. Więc ja bym chciał, żeby w tym gwincie się działo coś więcej. Kiedyś były pojedynki frakcji, które zniknęły. Co prawda nie było one jakieś super, ale coś się działo. Były jakieś eventy dawno temu w becie, też się coś działo. A teraz, no nie wiem, jest ta podróż, co tydzień są nowe questy i tyle. W środę mamy bonus expa i tyle. Wyszedł draft, który moim zdaniem jest słaby i tyle. Kiedyś były areny sezonowe też, działo się troszkę więcej. Więc jakby mi jest troszkę smutno, że w tym gwincie się bardzo mało dzieje. Teraz jeszcze jakieś wymówki, że nie było czasu na balans. No nie wiem, ja jestem zawiedziony tym, co się dzieje w gwincie. Mam nadzieję, że to się zmieni. W ogóle dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No bo na ten moment, szczerze powiedziawszy, w gwinta nie ma po co grać. Też sezon trzeci jeszcze się nie rozpoczął, więc nawet granie kompetytywne nie ma sensu, no bo walczenie o czołowe pozycje na ladderze totalnie nic nie daje. Nie ma żadnych openów, nie ma żadnych turniejów praktycznie takich oficjalnych. Nie ma eventów w grze żadnych praktycznie, no był ten event świąteczny niby, ale no powiedzmy sobie szczerze, polegał na tym, że po prostu wygrywasz gierki. Więc no jakby nie jest mi smutno, tak? Powiedzmy sobie szczerze i liczmy na to, że w przyszłości się to zmieni. Także troszkę tutaj ponarzekałem na gwinta, ale czasem tak trzeba, tak? No źle się dzieje, można powiedzieć. I tyle. No, także aktualizacja 8.1 w moich oczach jest wielkim rozczarowaniem. Ale cóż, czasem tak bywa. Tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się następnym razem. Pa, pa!